Witam na kanale Gips Karton i tak dalej. W tym wideo o wykonywaniu otworów w profilach UD. Jestem osobą, wykonawcą, który stara się wiercić otwory w profilach przed ich zamocowaniem. Czyli nie biorę takiego surowego profila, w którym nie ma wykonanych otworów. Nie przykładam do ściany i wiertarką udarową nie staram się go przewiercić i jednocześnie rozpocząć wiercenia w podłożu. Niejednokrotnie są to podłoża już na przykład już otynkowane. Takie wiercenie powoduje niejednokrotnie uszkodzenie powierzchni tynku. Powstaje takie dość duże krater taki erozyjny pod profilem. To powoduje, już wspominałem raz, że powoduje to później niepotrzebną pracę. Pół biedy, jak to piękne, erozje występują nad profilem, gorzej gdy pod profilem i wystają poza płytę. Poza tym one też tworzą pewnego rodzaju nieszczelności później, szczególnie na poddaszach. Dlatego dobrze jest wcześniej sobie wykonać otwory w profilu, przed ich zamocowaniem. Druga sprawa to to, że taki profil, w momencie kiedy go chcemy przewiercić wiertarką udarową, który jest przyłożony do ściany, czy tam do stropu, mamy zaznaczoną nieraz linię traserską, ten profil drgając przesuwa się, niejednokrotnie usuwa linię traserską. I gdybyśmy chcieli coś skorygować, no to ta linia już przestaje być po prostu widoczna. Dlatego mając wcześniej wykonany otwór, o wiele bardziej precyzyjnie możemy ten profil osadzić na podłożu. Pewnym minusem jest to, że nie ma otworów już fabrycznych w niektórych profilach. Ale to jest takie, powiedzmy, taki minus, gdy mamy, mocujemy się na przykład, nie wiem, do podłoży, gdzie nie ma żadnych ukrytych instalacji. Najczęściej rzadko jest tak, że montujemy, szczególnie na małych obiektach, że montujemy kompletne całe profile. Za każdym razem bierzemy cały profil, przykręcamy. Musimy go niejednokrotnie uciąć do danego wymiaru. Wtedy, mając już przycięty profil, można sobie rozmieścić w sposób odpowiedni te punkty montażowe, wywiercić po prostu otwory i mieć gotowy profil, podkleić taśmę akustyczną i mieć gotowy profil. W tym wideo pokażę nawiercanie wstępne profila i przyklejanie taśmy akustycznej, czyli tej taśmy, ja to nazywam taśmą uszczelniającą. Dobra, czyli tak, przede wszystkim mierzę potrzebną długość profila, zaznaczam sobie, zapamiętuję miejsca, w których przebiegają instalacje elektryczne, czy też wodne lub inne, różne inne, których nie możemy uszkodzić, przez które nie możemy wiercić, bo uszkodzimy je. U mnie to jest wymiar 50 cm od początku profila. Pierwszy otwór będę wiercił nie dalej jak 15 cm od początku profila. U mnie to jest tam, powiedzmy, te 10 cm. Zakończenie profila również będzie tam, powiedzmy, 10 do 15 cm od po odległości pomiędzy poszczególnymi otworami będą na poziomie 60 cm. Wysuwam sobie miarkę lub ja biorę jakikolwiek inny element, który ma skalę i mogę sobie od niej wykonywać podział do wiercenia otworu. Więc mam przycięty profil, przewód. Nie muszę nawet zaznaczać tego miejsca, gdzie przebiega przewód na profilu, ponieważ on wyraźnie występuje grubo pomiędzy już jakby tymi zalecanymi otworami. Więc mam miarkę, wysuwam ją sobie tam, powiedzmy, na 60 cm i będę wiercił UD-ka. Dobrze jest sobie coś podłożyć. Nie wiercić bezpośrednio na posadzce, szczególnie gdy wiercimy tutaj akurat metal, więc używamy wiertła do metalu, więc dobrze jest po prostu tego nie robić bezpośrednio na posadzce. Zacznę od pierwszego otworu.
takie, powiedzmy u mnie to będzie 10 cm i kolejne otwory będę wykonywał co 60 cm. I kładę sobie miarkę, tak żeby to było widać lepiej. Położyłem miarkę. Muszę się przesunąć jeszcze. No tak, to będzie lepiej widać. Mam podkładkę, mam miarkę, wykonałem pierwszy otwór. Miarę kładę tak, żeby tutaj mam początek. Tu mam swój wymiar, czyli otwór przesuwam do wymiaru i wiercę w miejscu, gdzie mam wymiar zadaną odległość. Ten otwór i tak kolejno wszystkie otwory. Teraz zacznę od końca. Przełożę sobie miarkę tak. Tu chodzi o to, żeby ominąć to miejsce, gdzie jest przewód. I to między tym a tym otworem już akurat nie mam, mam ten wymiar. Najlepiej zaczynać od tego miejsca, gdzie leci przewód. Teraz naklejanie taśmy. To jest dosyć prosta czynność. Jak już mam profil przesunięty tamtą stronę, to w tą stronę zacznę. Obojętnie, czy złapiemy w rolkę z taśmą w prawą rękę, czy w lewą rękę, to nie jest istotne. Odciągam kawałek taśmy, przykładam do początku profila i teraz zamykam dłoń w pięść. Palec wskazujący i kciuk, palcem wskazującym i kciukiem łapię tutaj taśmę, a małym palcem dociskam do średnika profila. I odwijam tutaj kciukiem, palcem wskazującym sobie przytrzymuję, nie doklejam, utrzymuję, staram się utrzymać lekko nad profilem i teraz palcem wskazującym i kciukiem trzymam, prowadzę taśmę po średniku, równo po średniku, a małym palcem tutaj dociskam. Najlepiej jest to robić w rękawiczkach, z tego względu, że takie pocieranie mimo wszystko przez gołą skórę to jest no, po jakimś czasie. Nie dość, że to jest czynność brudząca czasami, to mimo wszystko i w ten sposób kleimy taśmę. Prowadzę palcem wskazującym i kciukiem trzymam tutaj taśmę i jednocześnie trzymam profil. Mały palec dociska taśmę kostką palca, dociskamy taśmę i w ten sposób jadę do samego końca. Nożyczki czy też nóż, można urwać też tą taśmę, chociaż najlepiej jest to po prostu obciąć. Mamy gotowy profil do zamocowania. Także to by było tyle w tym wideo, jeżeli chodzi o taki, nie wiem czy to można nazwać patent, myk, ale w pewnym sensie ułatwia to montaż. Możemy to robić zarówno z profilami 30, możemy to robić z 50, 70, 5 i setkami, chociaż przy setce no nie każdy ma, tu jest powiedzmy średnio około 12 cm między kciukiem a palcem, jak tak rozstawimy to mamy gdzieś mniej więcej około 12 cm. Osoba dorosła spokojnie te 12 cm łapie, profil setka powinniśmy objąć, nie powinniśmy mieć problemu, wtedy już nawet trzema palcami pozostałymi od małego do środkowego palca lecimy po średniku profila, dociskamy tą taśmę do średnika, kleimy. Dobra, przepraszam. Także to jest wszystko. Na koniec mi kasza złapał. Trzymajcie się. Cześć.